W tym miejscu w 1963 roku, na 100. rocznicę powstania, zbudowano nowy krzyż. Krzyż murowany, krzyż betonowy. I ten krzyż tylko rokiem 1963 upamiętnia 100. rocznicę powstania. A więc inaczej nie można było tego zrobić, nie można było umieścić żadnej wyrazistej pamiątki i jednoznacznego adresu. Pan Tadeusz Szczepek, obecny tutaj wśród nas, Tadeuszu, słuchaj, o tobie mowa. Pan Tadeusz Szczepek z ogromnym wysiłkiem podjął pracę nad przywróceniem temu miejscu właściwego splendoru i mogą Państwo obecnie oglądać już zaawansowany etap przygotowania tego krzyża, dopełnienia później takiej właśnie funkcji pamiątkowej, tej właśnie historycznej, patriotycznej. Tadeuszu, bardzo za to dziękuję. Także przybyło nam jeszcze jedno miejsce naszej pamięci powstania styczniowe. Jest jeszcze jedno miejsce, mianowicie w Farze została umieszczona nieduża tablica pamiątkowa o wielkości takiej jak, jak może tam na górze, w ramce ekspozycja. Nieduża tablica malowana na płótnie z liternictwem, nad którą został umieszczony portret brata Alberta Chmielowskiego, wówczas studenta puławskiego, uczestnika zgrupowania kazimierskiego. I na tej tablicy zostały umieszczone wszystkie nazwiska wszystkich powstańców z Kazimierza. Chcę powiedzieć, że to bardzo ważne miejsce. Ta tablica pewnie wróci na swoje miejsce, jeżeli władze konserwatorskie na to pozwolą. Zobaczymy, może uda się ją z powrotem tam umieścić. Ona jest o tyle ważna, może bardzo ważna, dlatego że tam są wszystkie nazwiska wszystkich uczestników z Kazimierza. Było ich razem, to co udało się na obecnym etapie wydobyć, 39 nazwisk. Jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, 39, co to oznacza? Oznacza to, że było 39 przedstawicieli rodzin kazimierskich. Każda rodzina to jest ojciec, matka, ze strony matki dziadkowie, ze strony ojca dziadkowie, więc już mamy 6 osób, a poza tym rodzeństwo, rodzeństwo ze strony ojca, ze strony matki, no to rozrasta nam się ta liczba, mówiąc, na cały Kazimierz. Także przez swoich reprezentantów cały Kazimierz uczestniczył w powstaniu. Bo mieszkańców Kazimierza wtedy było około 2100 osób, a więc cały Kazimierz brał udział w powstaniu. Więc to świadczy tutaj o tym wielkim zrywie, łącznie z uczestnictwem w powstaniu księdza proboszcza, który został zesłany w Sibir, potem wrócił i został zesłany do zaboru austriackiego. Nie pozwolono mu mieszkać w ogóle w zaborze rosyjskim. Ci powstańcy, którzy po miesiącu, po dwóch, po trzech zostali złapani, byli zsyłani na Syberię, mamy ich pełny wykaz, mamy ich nazwiska. Po katordze nie pozwolono niektórym wrócić tutaj, część udała się na emigrację, część powróciła, pozostawała pod nadzorem policyjnym. Tak jak najstarszy uczestnik powstania, Józef Brojewicz, którego mamy tutaj na portrecie i dalej na fotografiach i spoczywa tutaj na cmentarzu, fotografię cmentarną jego grobu tutaj mamy w gablocie. I jeszcze bardzo ważny element z Kazimierza. Mamy tutaj pewną scenę heroizacji i dramatyzacji powstania, która nam przedstawia pewne wyobrażenie o możliwości walki, która praktycznie nie zaistniała, bo ta ilustracja, ta grafika, którą tutaj oglądamy, pokazuje walki na rynku w Kazimierzu nad Wisłą, ale z tego co wiem, do takich walk nie doszło. Jedynymi strzałami, jakie padły, to były te strzały do owych dwóch żandarmów wjeżdżających na koniach i koniec na tym. Dalszych walk tutaj nie było. W związku z tym ta dramatyzacja i heroizacja ma również swój udział w tym obrazku, który poprzez prasę francuską, a prasa francuska tym skwapliwie zajęła się, dotarł do wiadomości całej Europy, no i oczywiście chwalił również i sławił nasz Kazimierz. Także z Kazimierza mam jeszcze jeden obraz tej samej serii i też z tego źródła francuskiego, pokazujący zgrupowanie powstańców stojących w ordynku, czyli w porządku, ordo ordinis, porządek, czyli w szyku, przed kamienicami przybyłowskimi stoją wszyscy akurat w momencie odbywania tam jakiegoś apelu, pewnie porannego, bądź przygotowania do musztry.
A więc te obrazki w jakiś sposób orientują nas w tej właśnie sytuacji, która tam zajmuje.